Witajcie! Znowu jestem po to, żeby przygotować Was do egzaminu na prawo jazdy. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o znaku B25. Ten znak mówi nam o tym, że zabrania się wyprzedzania pojazdów silnikowych, wielośladowych innymi pojazdami silnikowymi. Tak brzmi mniej więcej definicja. Co to oznacza? Postaram się to przetłumaczyć Wam na język polski. Pojazd silnikowy wielośladowy, czyli możemy mówić o samochodzie osobowym, ciężarowym. Czy motocykl takim będzie? No nie, będzie pojazdem jednośladowym. Więc motocykl, nawet jeżeli będę jechał samochodem, będę mógł za tym znakiem wyprzedzić, bo podkreślam, zabrania się wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Ale gdyby jechał motocyklista i chciał wyprzedzić samochód, nie będzie już mógł tego zrobić. To jest właśnie ta ogólna zasada tego znaku. Zabrania się wyprzedzania pojazdów wielośladowych. Podobało się? Dajcie suba, zostańcie z nami, czekajcie na kolejne odcinki. Do zobaczenia.